pięknie. Już znormalniałem. Też widziałem, jak pan patrzy, co się chłopu stało. Ze szczęścia mnie poniosło. Proszę państwa, nie ukrywam, że miło być znów w Świnoujściu. Przecież jak spojrzę na tę górę, zawsze kiedy tu gramy, cała góra zmiażdżona. Dzieci do mamy. Muszę dotępić zarodki. Proszę szybciutko do mamy. Ja nie jestem Majka Jeżowska. Nie będzie żadnych konkursów i nagród. Tak jest zawsze z dziećmi. Kto zabiera dzieci w ogóle po nocy na kabaretę? Co to jest? Mus? Msza w kościele? Już tak jest, jak jest 6 rano, rolaty, matki zbudzą dzieci o 6. Potem ksiądz mówi bardzo ważne rzeczy na kazaniu i są zawody z wózkami po kościele. Okazuje się, że się nie da. Mój znajomy akustyk twierdzi, że dzieci są gorsze niż panki. Kiedyś Majka Jeżowska na koncercie w Spodku 10 tysięcy dzieci zapytała, kto chce zaśpiewać. I na scenie 10 tysięcy dzieci. Proszę państwa, oficjalnie państwa witam w tym cudownym kabaretoniku naszym. Chcę powiedzieć państwu, że zawsze każdy dzień bez wazeliny uważam za dzień stracony. To też witam największą śmietankę w kraju, którą nie wypominałem stać na wypoczynek w Świnoujściu. I kontrola kto klaszcze. Góra, oczki. Dla nikogo, że Boguś Smoleń ma 50. rocznicę. Nawet nie będę mówił czego, bo to mało elegancko brzmi. Chociaż niektórzy twierdzą, że Boguś już wątroby nie ma. Ja miałem tego czasami dowody. Otóż z Bogusiem spotkałem się. Nie jest to jego benefis, ale chętnie powiem, bo go lubię. Mógłbym pod siebie już grać. Spotkałem Bogusia 3 razy w takiej sytuacji, kiedy mógł się wykazać. A tak to zawsze się spotykamy. No cześć, to zagraliśmy z Bogusiem przecież słynną scenę. Nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedy grałem Michała, działacza Solidarności, który na to wszystko, co w kraju się dzieje, załamuje się, idzie do klasztoru i Boguś Smoleń za głowa. Chociaż ja wiem, to był chyba trafiony pomysł. Antałki i bocio. Jak wyszedł z stroju, dostał owację, bo miał antałka. Taki fajny czerwony nos, oczywiście zrobiony sztucznie. Jak Jackson. I proszę sobie wyobrazić tę scenę, kiedy Boguś... Michale! Pierwszy działacz Rzeczypospolitej do klasztoru? Postawcie mnie w spokoju. Michale! Naczelnik dyżurny chorągwi naczelnika wojsk potrzebuje. Michale! Postawcie mnie w spokoju. Michale! Drużyna nasza uległa chorągwi Izraelitów. Ile? 2-1. A z hordą Azejmarczanów umordowali 1-0. Ja pytam, dalej nimi dowodzi Henryk Apostoł? O, czy? Mnie się tego słuchać nie godzi. Program ten wyemitowali w niedzielę o 21:30, a o 8 rano dzwonili Apostela. A więc stoi przed państwem prorok, bo też byłem autorem tej sceny, ale jeszcze większe proroctwo było, kiedy on mówi: Michale, na jesieni wolną elektrykcję ogłosili. Rzeczypospolita w potrzebie. To było tydzień przed wyborami. Rzeczypospolita w potrzebie. Ja mówię, no to chodźmy. No co, Boguś? Za potrzebą? I nastąpiło takie chlaśnięcie drzwiami i tekst: na jesieni to se sami wybierajcie. Znaczy, zostawmy te proroctwa. Proszę państwa, skoro jest jubileusz Bogusia, chcę przy okazji sprawdzić, taki test zrobić, ponieważ mój występ w Opolu był o 2 w nocy. Niech zakleszczą ci, którzy to oglądali.